Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Satisfactory. Gramy dalej. I tak, dzisiaj oczywiście będziemy robić kilka rzeczy, ale przede wszystkim na samym początku zajmiemy się szukaniem Kul Mercera i co jeszcze? I szukaniem no, Summerslopów, dysków, generalnie różnymi rzeczami się zajmiemy. Zdecydowałem się, patrzyłem, podobno dobry beton jest bardzo fajny, więc weźmiemy. A tutaj tak naprawdę to jest ciężki wybór, ale wydaje mi się, że to będzie spoko w przypadku niektórych, wiecie, bo 3,75 gumy na minutę to mało, więc tutaj dosłownie tylko żelazo mamy od razu wzmocnioną żelazną płytę. Z drugiej strony, no tutaj to jest podobne, ale to już jest, to jest gorzej, czy żelazo, tutaj ten wiecie, to jest spoko. Nawet spoko. No i na razie nie mamy oczywiście ani dyska, ani już nic nie mamy. Ale oczywiście będziemy sobie teraz na spokojnie, za pomocą naszego pięknego jetpacka, mogli tutaj efektywnie podróżować. O, widzicie, po szwarcu już nam złapało na kulę Mercera. Mam ich 14, więc mogę odblokować kolejne rzeczy. Ale chciałbym ich mieć jeszcze więcej. O, Bugside. Nie, to się nazywa, jak to się nazywa? Bauxite. Po angielsku Bauxite chyba, tak się to... Jakoś jest tak zapisane dziwnie, ale... Aha, kolejny niebieski elektroślimak. Ja sobie go wrzucę, poprzednio przerobiłem już, to znaczy na te, na power cell'e. No ale, no dobra. A, ta wysoko gdzieś jest ta kula. Okej. Okay. Mogę tu stanąć gdzieś? Nie mogę. Czyli jedyne miejsce, na które mogę stanąć jest to. Chyba, że tutaj mogę stanąć, chyba nawet mogę. Dobra, możemy sobie podlecieć trochę wyżej. Widzę, że ten oto... chciałem sobie to zrobić. To paliwko jest bardzo, bardzo fajne. To też, jeżeli chodzi o paliwo dla tych, dla... A w ogóle ten Glober Seres tam. Śmiesznie w sumie. Że tak lecę daleko, ale ona jest nisko. No ale przekazać Summerslop, a ja Summerslop jest zaś tam. Okej. Okay. My sobie tą kulę Mercera weźmiemy. Tak jest. Czy dysk twardy gdzieś tutaj jest? Nie. Kulę Mercera na razie też nie ma, no i Summerslop jest gdzieś tam. I am an instantiated artificial intelligence inhabiting digital space. Okay, informacja kolejna. Ciekawe. Oj. I am hosted on servers and have no corporeal form, only synchronized cloud platforms. The effigy is not an effigy? It most certainly is, but not of me. They are, how should I put it? Extremely flat. Compatible music. We are writing new symphonies. Okej, okay, dolecieliśmy tutaj. No i tam musimy się dostać chyba. Tak jak mówię, że pakiem to już jest spoko. Nie wiem, czy tak jest lepiej, czy tak jest gorzej. Czy lepiej klikać, czy lepiej trzymać. Możemy potrzymać przy okazji. Słuchaj teraz Summerslopa. Fajnie. Szkoda, że nie mogę mieć i jetpacka, i spadochronu. Dobra. Który to nasz z kolei Summerslop? No, ciężko powiedzieć. Kul Mercera na razie też tutaj nie ma. Dysków na razie też. Mam dużo ty. Oj, tutaj coś jest. To jest chyba Mercera kula. Także fajnie. Mamy, tak jak mówię, mam dużo tych do oddychania, więc jest spoko. Zrobiłem. A nie, to jest fioletowy ślimak, okej. No lepsze to niż nic, nie? Ale... Kurczę... Wolałbym coś innego jednak. Tu jest dysk gdzieś. No tak jak mówię, dzisiaj sobie pozwiedzamy. Dzisiaj sobie po prostu zrobimy... przebieżkę po wszystkim. O, kula Mercera gdzieś nisko jest zaś. Czy ona jest po prostu w ogóle po drugiej stronie? Tu jest. O, proszę bardzo.
Słyszałem, że ogólnie bardzo dużo ich jest, tych kul Mercera. Więc nie ma co się jakby martwić, że nam zabraknie albo coś. Nie wiem, czy 500 ich przypadkiem nie jest na świecie. No to kurczę dużo, nie? 500 tych kul Mercera całych. Tak jak mówię, może niektórym obecnie nie będzie się za bardzo podobał, bo będę chciał eksplorować rzeczy, a nie budować nowe fabryki, bo na razie wiecie. Robię sobie odpoczynek, ale przy okazji tak wziąłem sobie wszystkie plastyki i gumy, które są potrzebne, żeby odblokować lepsze rurociągi. W następnym pewnie będziemy, znaczy w następnym odcinku pewnie będziemy już, no prawdopodobnie, robić turbopaliwo i energię z turbopaliwa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo dosłownie brakuje nam tego jednego, wiecie, lekkiego odłama po prostu, żeby rury więcej miały możliwości tego przepływu. No, żeby dorzucić jeszcze jedną, prawda, jeszcze jedną rafinerię i żeby, prawda, zrobić już paliwo. I byśmy mieli 120 paliwa na minutę i byśmy mieli, jak to wcześniej liczyłem, wymagania do spełnione. Do produkcji odpowiedniej tam ilości turbopaliwa, które tam wcześniej przeliczałem. Czy to się bardzo opłaca? No, w sensie, jeżeli chodzi o ogólnie o energię, no nie wiem. Oj. Pytanie, czy to jest. Czy to mogę po prostu to wziąć? Nie. Wymaga czego? Kryształ kwarcu. Oj, oj, oj. Nie mam czegoś takiego przy sobie, niestety. Ale nie, ja to mogę mieć. Nie mam kwarcu przy sobie, ale okropieństwo. Blacha z duraluminium, okej. Okay. To w ogóle bardzo dużo zdobyliśmy. Damy to tutaj, to też damy tutaj. Żeby nam ekwipunku nie zapychało. To już są rzeczy to całkowicie late game'owe. Te systemy chłodzenia, te płyty i tak dalej. To już całkowicie koniec gry. Ale no cóż. No takie rzeczy dostajemy, no to takie zbieram. O, komputer to już jest lepsza rzecz. To jest rzecz bardziej, wiecie, dla śmiertelników. Kurze, nie mam tego kwarcu tutaj. Kwarcu tu pewnie nie ma, żeby go szybko zrobić. Już jesteśmy na pustyni. Nie ma kwarcu, trudno. Także to zostawimy. Summer Slop. Nie ma kul Mercera, nie ma na przede wszystkim kul Mercera. O, tu, czy tu jest przypadkiem. Czy to jest. Boksyt? Tak, i to czyste może boksytu. O kurde, ty, ale tu będzie. Ale tu będzie jazda, jak to później wiecie, ogarniemy. Ta jest. Będzie ciekawie. Gdzie jest ta kula Mercera? Tutaj jest. Summer Slop przy okazji? Nie, Summer Slopu nie ma. Kurczę, nie chcę stąd na razie spadać. Na razie chciałbym poogarniać te rzeczy, które są wysoko, skoro już sobie doleciliśmy. A tu widać, że jest, prawda, kolejny jakiś tam możliwy dysk do ogarnięcia. Ale tu już są jakieś takie niższej kategorii, że tak powiem, rzeczy do odkrycia. Rurki mogę, super. To. Komputery też na pewno mogę. No ramy modularnej, no to mamy, ale się zmieści. Czy płytę? Płyta też się zmieści, okej. Okay. Wirniki? Też się zmieszczą, o dziwo. Żelazne pręty? Też się zmieszczą. Okej. Okay. No i co jest w takim razie tutaj, o? Biopaliwo stałe, ty. Co za pomysł w ogóle? Mam coś takiego? Nie. Drewno, tylko mało mam tego drewna, niestety. A ile tego trzeba? 10. No to chociaż niedużo. Biomasa. Proszę bardzo, już mamy praktycznie. No, już mamy 10. Ha, miejsca nie mamy za to. Co to jeszcze mogę takiego wrzucić? No, drewno mogę już zwrócić. To zaraz będę też mógł tutaj wrzucić. O, źle robiłem, że wszystkie rzeczy nie wrzucałem, każdego typu. Typu właśnie te kwarce i te inne rzeczy. Bo dobrze by to było po prostu to sobie też powrzucać.
O. Mamy dysk. Kolejny. No i cóż, nie będziemy czekać. Po prostu sobie damy skanowanie. I za 10 minut będziemy mogli sobie zobaczyć, co z tego wyszło. Kolejny ślimaczek. Spoko. Tu mam, nie? Tych mam full, tak. Spoko. Widzę, że belek już w ogóle nie mam. Tego też mam full, tak. Kurczę, ty najbardziej... Widzicie, zapachające jak fibunek rzeczy już nie mogę tu wcisnąć. Szkoda. To jeszcze chyba mógłbym, czy nie? Też nie. Tego sobie możemy schować jeszcze. Dobra. Summer slopa nie ma. Dysku teraz już też nie wykrywa. A Kula Mercera nawet ją widzę, już tam jest. Sprawdzałem, czy w ogóle o co chodzi w ogóle, do czego się nosi Kula Mercera. Się okazuje, że to dosłownie chodzi o takiego chłopa, co prowadzi... jakby to nazwać... Prowadzi grę w... Dungeons and Dragons. O, to co to było? Nie wiem. I dosłownie do tego Mercera się odnosi ta nazwa, nie wiem dlaczego akurat do niego. Czy on jakoś związany z grą, czy w ogóle, czy to jakoś tak zupełnie losowo. Przy okazji jesteśmy na pustyni. Z tego co kojarzę, byśmy mogli tutaj zaczynać grę. W innej rzeczywistości. Wejdzie? Wejdzie. Ile mamy tego? Niedużo. To jeszcze trochę mógłbym zebrać. O, beleczki. Proszę bardzo. To jest taki, widzicie, dodatkowe też... Dodatkowe miejsca przechowywania itemów. Oj. Zadałem sobie obrażenie, uderzając w to. Śruby nie potrzebuję ich. Za dużo w ogóle mam śrub, mogę ich wywalić. Dobra, co tutaj? O! Działa! Fajnie. Śruby mogę wrzucić później, ale na razie może nie. Summer Slopów jest dużo mniej niż Kul Mercera, tak przy okazji mówiąc. W ogóle mnie tobie ciekawi ten pas, bo to wszystko jest w górach tutaj, nie? To jest cały czas ten pas jeden. I tam jest najwięcej surowców, każdego rodzaju tak naprawdę. O, ślimak na jakiejś wysepce. A ślimaków to w ogóle jest bardzo dużo. Jak patrzyłem, to chyba 5000 tych, jak to mówię, power celli można zrobić z tych ślimaków. 5200 chyba. Kurczę, tak dużo, że troszkę tak gadać, nie? Później wiadomo, że będzie produkcja tego, ale to już tak... Jak to się mówi? Później bardzo. Bardzo później. Więc na razie powiedzmy ten... 5200 PRSL nam wystarczy. Zdecydowanie. To jest kwarc, mógłbym to zrobić. Oczywiście chcę wracać tam? W zasadzie to i tak mogę to wziąć. Przerobić. O, no to chyba tyle to nie wystarczy. No, zdecydowanie nie wystarczy. Oh well. Tutaj mogę zrobić co tak. No, no jest o, super. Jest, tu jest. Odbieramy sobie ich dużo. Odblokujemy nowe rzeczy. Będzie fajnie. W ogóle gadają cały czas. I do not think that is correct, even though I am not entirely certain of your definition of temple. The Nut Effigy is not you, but sings for you. The Nut Effigy is an entirely separate entity from me. We aren't even made of the same base components. Huh. It is a vessel of your intelligent clouds. Probably close enough for now. Okay. Chyba teraz o nas mówili. Że my jesteśmy nieposągiem. No ale no, Ada to wiadomo, sztuczna inteligencja, ale to nie jesteśmy my jako główny bohater. Główny, nie, w sumie. W tej grze gramy chyba kobietą, z tego co kojarzę. Także no. Nie jako główna bohaterka. Widzę już kolejną kulę Mercera, fajnie. No i tak wcześniej też wyglądało moje bieganie po tych miejscach. Zabiegałem po prostu, zbierałem co się dało.
No teraz, że takie jest po prostu łatwiej, no ale teraz też jestem w gorszych miejscach, nie? Wcześniej to tak powiedzieć, zbierałem te rzeczy z takich bliższych miejsc. Ale oj, kolejna chyba jest gdzieś tutaj blisko, ta jest. Kolejna gdzieś tutaj jest. Pytanie tylko gdzie? Aha, no, no po prostu wyżej, nie? No, gdybyśmy mieli zwykłe paliwo, to powiem wam tak, że byłoby miliard razy trudniej. A tu co tu się stało? Oj, 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 ty twórcy gry, co wyście zrobili, ty? Co to jest? Ty wytłumacz mi. Mogę to przez to przejść? Nie, ale... tak nie powinno zdecydowanie to wyglądać, niestety. Także mamy do czynienia z jakimś poważnym, no, nie bugiem, to nie jest bug, tylko tak zwany glitch graficzny. Źle jakoś zrobię... Oj, to jest promieniowanie! Dam radę to podnieść w ogóle? Jak to tyle radiacji jest? A, dam radę. Uran. Spoko. Idziemy se stąd. Ale jak coś, to mamy miejsce z uranem. Gdzie to jest? Tutaj to jest, okej. Okay. Spoko. Dysk twardy gdzieś tutaj jest, bo widzę, że... Wykrywa mi go. Summer slapów. O, jest. O, jest summer slap gdzieś tutaj. Tak mówię, on jest to rzadszy dużo niż kula Mercera, więc trzeba zbierać za każdym razem, jak się pojawi na czujniku. Oj, oj, on jest niżej. Aha, nie niżej, dobra. Widzę, chyba nawet trzeba go wysadzić, czy nie? Ta, chyba tam jest summer slap. Najpierw sobie pójdziemy w to. Oj, to jest w ogóle chronione przez uran. A co to jest? To mam Alklad. To mogę, to tam wiem, że... A, Duraluminium, czy co, jak to się nazywa? Turbosilnik. Bierę. Szybkowód. Tyle nie potrzebuję. To jest super. To też. Ojej, może sobie troszeczkę damy czasu. Żeby nam się to po kolei, prawda, przerzuciło. Żeby mi się miejsce zwolniło. To w ogóle mogę wywalić. Będzie więcej miejsca. Teraz to. Dodajemy sobie to tak. Jedne śrubki wywalić. Mogę to zrobić, mam ich dużo. Mam bardzo bogatą produkcję śrubek, więc... Nie przejmuję się tak, że ich nie mam. Dobra, no i co? Ha! Elektromagnetyczne pręty kontrolne, a tak się akurat składa, że je posiadam. Dokładnie tak, posiadam je, bo też wypadły tutaj, gdzieś leżały sobie. Kiedyś. I mogę sobie je wykorzystać. Super. Dało radę. Teraz tylko nie umrzeć. No i... prawda... Zadanie wykonane. Żyjemy i mamy to, co trzeba. Więcej jeszcze ciężkiej tej ramy modularnej mamy, super. Jest jedna rzecz, którą chcę odblokować z dysków, którą już mogę odblokować. I jest to... Po angielsku to się nazywa Diluted Packed Fuel. Jest to lepsza wersja robienia paliwa z tego, tych odpadów olejowych. No i generalnie jest to najlepsza forma robienia paliwa, bo jest jeszcze coś, co się nazywa po angielsku diluted fuel, po prostu. Tylko że on wymaga już bardziej zaawansowanych rzeczy, których nie posiadamy obecnie. Ale diluted packed fuel właśnie jest akurat na ten moment. Żeby dało radę by go użyć. O, idealnie! Proszę bardzo, jeden ostatni nobelisk wystarczył, żeby otworzyć to. A ja sam mogę przy okazji w sobie to zjeść. Czy mogę coś jeszcze do ręki sobie wziąć? Chyba nie. Szkoda. Bo tego nie mogę. To jest właśnie minus, że tego nie mogę po prostu, wiecie. Tu muszę mieć w ekwipunku. Bo jak tu mam, to chyba już nie działa. Ta, to w ogóle nie działa. Nie. Zupełnie nie działa. Teraz będę miał zapchany tutaj ten element. Że mi będzie pokazywać to. Kolejny summer slop. Co jest? A kula Mercera? Kuli Mercera nie ma. Dysk też jest. I ten summer slop też tutaj gdzieś jest.
Widzę, że one są tutaj całkiem, kurczę, popularne. To jest w takim miejscu, że... Jest to takie dosyć widać, że bardziej zaawansowane miejsce. Więc faktycznie tutaj coś takie jak summer slapy mogą występować. Coś na dole tutaj jest chyba, rozumiem? Aha! A gdzie jest ten summer slap? Tutaj gdzieś na górze, na dole? Nie widzę. A to niedobrze. Znaczy na górze, tam po prostu musi być. Tutaj musi być, na samej górze tego miejsca. Nie ma go tu? To znowu jak tamten taki ukryty, czy o co chodzi? Już jeden, taki jeden, którego nie udało mi się znaleźć do tej pory. Tu w ścianie patrzymy, nie widać nic. No i gdzieś tutaj dalej, tu gdzie stoimy, nie? Dobra, ja może się odsunę, żeby nie umrzeć. To będzie dobry chyba pomysł. Zjemy sobie jeszcze trochę tych. Aha. Tego nie chciałem, może zrobić. Dobra. A tu, dobra, no i widzicie od razu. Ja wiecie, tamten tak samo musi być gdzieś ukryty w ten sposób. Tak samo musi być ukryty. I my nie potrzebujemy tego, my potrzebujemy tego. I my chcemy sobie zrobić nobeliski. Mogę zrobić ich 11. Jest ok, ale tylko, że po prostu proch nie mam. A proch też mogę zrobić, także wiecie. To, że ich mogę tylko 11 zrobić, to nie problem, bo mogę ich zrobić realnie więcej. Ile tego będę musiał tu rzucić, żeby rozwalić tą ścianę? Powiedzmy, że dajmy sobie na razie takie 3. Bo już wiemy, że niektóre kamienie są wytrzymalsze od innych. Dobra. Dobra. Pyk. Wystarczyło, super. Aha, to już wiemy czemu... Ojoj, dobra, wiecie co? Dam sobie chyba siana z tym summer slopem, bo widzę, że tutaj taka radiacja jest, że prędzej padnę, niż to zdobędę. Znaczy no, jakbym miał full HP teraz, to by było spoko. Tego nie biorę, bo po co mi pręty? Raczej nie walczę z przeciwnikami. Co tu jeszcze mamy? A kolejny raz ta mocna rama. Tak, coś tam mamy już jej całkiem sporo, no nie wiem ile dokładnie, ale musiałbym zobaczyć. Wzmocniona i kolejna blacha z duraluminium. Okej. Okay. Niech będzie. Oj, proszę bardzo, co się trafiło. Coś, co też potrzebujemy mocno. Dobra, przy okazji, co jest potrzebne do otwarcia tego tutaj przewozu? 256 MW energii. 256 MW energii. Okej. Ile to generuje? 75. No, chyba 4 takie potrzebujemy po prostu i będziemy wszystko mieć. No wiecie, to nie trzeba wcale tej energii jakoś, wiecie, przeprowadzać tutaj, czy coś. Wystarczy po prostu sobie, o. Może zrobimy sobie lepszej klasy. Żeby to sobie podłączyć. Cyk, 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 cyk. Produkcja 0,0, wiadomo. No, pójdzie to jeszcze na... Aha, bo miejsca już nie ma. Faktycznie. Kurde, ty mnie. Zblokował jakiś. Ten weski to zblokował mnie. Super.
Wyszło lepiej niż sądziłem. Cyk, cyk, cyk. No i sukcesik. Mamy to, więcej już nie musi pracować. Dobra. Mamy to. To możemy wrócić tutaj, żeby się przerzucało powoli. Zobaczmy sobie, co nam wyszło. W badaniach. O, powlekany kabel. Oj, to słyszałem, że to widziałem. Zresztą to bardzo fajna rzecz. I to oczywiście będziemy chcieli. Chociaż kabel szybkowodowy... A nie, dobra, przepraszam. Kabel szybkowodowy jest... A nie, też jest dobry. Też są, oba są dobre. Ale powlekany kabel... Chyba to jest top. Tak mi się wydaje. Jeszcze zobaczę, proszę bardzo, widzowie, na listę. Mam coś takiego jak... The Best Satisfactor Alternate Recipes. I zobaczmy sobie, czy który będzie lepszy. Wpisujemy sobie cable i insulated, coated, and wire. One wszystkie są w kategorii B. Czyli nie ma większego znaczenia, który. Oba są na tym samym poziomie, jak gdyby przydatności, więc weźmiemy sobie może ten z ciężkiego oleju. No, bo prawdopodobnie będę się robił później z tym związanego. Dobra. Moje HP już wygląda w miarę dobrze. Innymi słowy, możemy się jednak zająć tym oto summer slopem. Jak coś, to sobie po prostu już wrócimy do bazy. Aż tak dużo radiacja nie bije, na szczęście. Powiedz, że no, tak wiecie. Mogłaby więcej bić, ale na szczęście nie bije aż tak dużo. Czekaj, wait, what? Gdzie ja jestem teraz? Jest ten summer slop. Zanim padnę. A tu się normalnie dałoby radę dostać, co? Tak. Z jakim cudem ty? Ty to w ogóle powinno być gdzieś... To tu jest jeszcze inne wejście boczne, to jest to samo wejście. Tu gdzieś powinien być summer slot. To wydaje się, jakby był w tym uranie. No dobra. Daj mi szybko coś do jedzenia po prostu. Sprawdzimy. To może w tym uranie po prostu jest. Może będę musiał na chwilę zabrać uran. I po prostu to wszystko później wyrzuci na szybko, ale... Może zapewni mi to faktycznie... dostęp do summer slopa. Dobra. Niektórzy wiem, że stosują po prostu taktykę taką, że mają dużo jedzenia i sobie to... konsumują jednocześnie po prostu... chodząc w jakichś niebezpiecznych miejscach. Ewentualnie spróbujemy sobie jeszcze coś takiego może. Ja, czy w ogóle to mogę... Ej, za blisko. Mogę zrobić tak. Okej, to było to. No nie, tak to nie działa niestety. O kurde, ty. Wywal to. No i niestety. Niestety widać, okazuje się, że jednak uranu nie możemy trzymać w ekwipunku, jeżeli nie mamy odporności na to. Ale wyrzuciłem ten uran. Ewentualnie gra mi sama, chyba gra sama mi wyrzuca uran, tak mi się wydaje. Bo wpadłbym, wiecie, w, jak to się mówi, zamknięty krąg umierania, gdyby gra tego nie zrobiła za mnie. A my chcemy to zrobić. Tak jest i proszę bardzo, te wzmocnione. Tutaj też mamy je. Ja bym chciał zrobić generalnie coś takiego. Wszystko, co tutaj mogę wrzucić, to żeby się... żebym miał. Jest git.
Wejdzie, wejdzie jeszcze. To też powinno, to też powinno. Ile to... Co to kosztuje w ogóle? Po prostu plastik dochodzi. Okej. Okay. Bardzo tanie, jeżeli chodzi o produkcję, tak moim zdaniem jest dosyć tanie. Dobra. Mamy 20 kul Mercera. Czy więcej? Nie ma jakichś schowanych tutaj? Przypadkiem? Summer slapów 0 schowanych. Kula? Nie. Nie mam żadnych kul Mercera schowanych, okej. Okay. Ślimaczki, ślimaczki moje wy. Chodźcie tutaj. Niebieski ślimak, fioletowy ślimak też nawet miałem, okej. Okay. Mam teraz dwa fioletowe, trzy, cztery niebieskie. A, to wiecie, standardowo. Co to ja robiłem? Aha, to było to. To było to do zrobienia paliwa, spoko. Co podepniemy. Dobra. Zawsze najpierw wybieram sobie kabel, żeby mi zadziałał efekt Summerslopu. Teraz lepiej, dobra. No i odłamki mocy. Proszę bardzo, 20 odłamków mocy z tych ślimaczków. Później trochę z kolejnych. I mamy całkiem spoko, wiecie, rzeczy. Kurde, nie wziąłem tego paliwa, ja nie mogę, co ja zrobiłem. Chyba nie wziąłem 50 paliwa. Bo nie wziąłem, nie? Oczywiście, że nie wiem, ale głupi jestem czasami. To w ogóle super, podobno ja tego dalej nie zrobiłem. Tyrolka, to stanie. A przecież można potem latać po tych, po kablach, a to podobno bardzo fajna rzecz. Dziwne, że tego cały czas nie zrobiłem. No i zwykły ślimaczek. O, w ilości 4. A my chyba się pójdziemy na chwilę do stali, żeby sobie pozbierać jeszcze ten, nasze summer slopy poprzednie. I byśmy chyba sobie zrobili ten amplifier do energii. O, cyk. Ile to energii łącznie, ile energii zużycia? 2000 MW. Mamy 3500, nie. 2000 jest, a 3600 produkujemy i teraz widzę, że jest piękna linia stała. Produkcji energii, czyli tamto wywalenie tamtej rzeczy, no się opłaciło ewidentnie. Także wiecie, fajnie, fajnie. To na pewno. Fluktuatory DMO będziemy musieli sobie pozbierać. Widzicie, do czego potrzeba komputerów do wzmacniacza energii. A edytuj listę zadań, jak to mogę zrobić? Zaraz zobaczymy. Bo przydałoby się faktycznie zedytować, bo już mi przeszkadza. O, tam musimy. Chcę pójść. Czy tutaj się w końcu zapchały wszystkie magazyny z uniwersalną kratownicą? Tak jest. A co to znaczy? Że na dobrą sprawę po prostu dostawimy sobie jeszcze jeden magazyn. Ale teraz już nie będzie produkcji podwójnej, będzie już zwykła produkcja. Najzwyczajniej na świecie. O. Coś takiego. Tylko dolnym, może dolnym. No. I stąd bierzemy sobie same roslopy. Bo tyle mi wystarczy tego. Mamy ich teraz 14 do rozdania. Wierzę, że się trochę pozapychały te miejsca. A te nigdy nie były zapchane, widzę. Tu jest jeszcze trójka. Taśmą ciąg, ale to już niech se będzie. Belki mamy. Rurek już nie mamy w tamtym miejscu. A ramy widzę cały czas, tak jak zrobiłem tutaj przygotowanie, że one idą sobie tutaj, jak jest ich nadmiar. Żeby prawda było w miarę spoko, w miarę to, żeby było kontrolowane. Wymocnione żelazne płyty są całkowicie zbędne, żeby je jakoś przechowywać, bo mamy ich produkcję praktycznie w każdym miejscu, nie potrzebujemy ich jeszcze więcej mieć. To niby też mogę przedłużyć jeszcze bardziej. No, w zasadzie to powinienem pewnie nawet to zrobić.
Czemu by nie? Po co się mają marnować rzeczy? Jak możemy tutaj dorzucić jeszcze jeden kontener, powiedzmy o... Możemy na górze to już być. No, weź jakoś tak inteligentnie się to podstaw. No, zaweźmiemy rurek. Ile tu ich wejdzie? No, trochę. Niech będzie. A tego sobie weźmiemy tak z tyle. A mi się powoli, wiecie, jak wybunek powoli kończy mi się niestety. Z tego nie, że to jest ważniejsze. A tego tak dużo przy sobie nie noszę. O, badania kolejne ukończone. Fajnie. Liści nie chcę. Sztabka czystego katerytu. Absolutnie mnie to nie obchodzi. I to również za bardzo mnie to nie obchodzi. Rolujemy. Sztaba hartowanego katerytu. Tak samo nie mnie to interesuje. To może prędzej. Dalej nie ma to, nie ma tego, czego chcę. No i dobra. Mamy tutaj to, te rzeczy. Czyli konkretnie ożywione demo. 100 fluktuatorów potrzebujemy, mamy ich 10. A fluktuator wymaga... No to co mamy. Plus oczywiście... absurdalne ilości tego. Za mało jest ekwipunku. No, kto by się spodziewał. Dobra, no ja to będę wytwarzał sobie i zaraz się widzimy. Prawda? Dobra, widzowie, zbliżamy się do końca. Jest! Ostatni. Ostatni element wrzucony. Nareszcie. Ożywiona demo. Może być. Resztę sobie tu wrzucam oczywiście. Prawie mi się skończyły znowu rurki. Ile ich mam? A, mam jeszcze trochę. O, akurat chyba równo było, dobra. Dobra, jest spoko, jest okej. Okay. A, bo rurki jeszcze mamy tutaj przygotowane do wrzucania, spoko. No i dobra, możemy sobie wrócić w końcu. Zrobimy sobie w takim razie już te fajne rzeczy. Wzmacniacz energii sobie zrobimy, zrobimy sobie przyspieszenia każdego typu. Czyli większe też miejsce w tym naszym międzywymiarowym schowku i dodatkowo oczywiście przyspieszone wysyłanie rzeczy do niego. To też jest ważne. Bo naprawdę niektóre rzeczy są dosyć długo się wysyłają. A teraz będą się wysyłać dwa razy szybciej. No to już jest coś. Pytanie tylko ile jeszcze zostało nam do tego. Do zbadania naszego dysku, którego przed chwilą tu umieściliśmy do badania. A akurat wiecie, idealnie. Tutaj przeleciała rakieta? Nie, chyba przeleciała już. Tak mi się wydaje. O, to jest lepszy zbiornik. 2400, okej, okay, to jest lepsze. A, większy jest. No, ale możemy robić w końcu tego. Ta, jestem sam pionierką. Jest informacja, że jesteśmy pionierką, a nie pionierem. To jest syf. Miedziany wirnik. A jeśli może jednak nie do końca? Chyba nie chcę. Miedzianego wirnika. To jest to też syf. To jest... nawet. Powiedzmy. Nie, dalej to nie jest nic niesamowitego, ale może być.
Czyli co? Najpierw odpalamy sobie storage większy. Teraz lecimy z przesyłem. Nie mamy żadnych na razie cool mercera, ale to nie potrzebuję tego. 120 na minutę. Super. The dimensional storage to deconstruct all matter to the subatomic level, storing its elementary particles until the part is recalled. Yes, it's master energii. Proszę bardzo, to jest w ogóle matryca mocy obcych, ale to niemożliwe dla nas jeszcze, żeby zrobić. Jedzi Energy Amplifier. 50 tego trzeba i tak, kurde. Jakie to duże jest. Kurde. No ale, ale to dobre jest. Ile tego? 50? 50, ja nie mogę. Znowu zabawa. No szybciej leć. A, nie czytałem, co tam mówili, niestety, szkoda. Bo wydaje mi się, że coś ciekawego było mówione, ale nie zwróciłem uwagi. Musimy tego i tak wziąć więcej, bo teraz się powiększyło nam pojemność. Ale nie aż tak, okej. Okay. Kolejny stack można po prostu dorzucić teraz. Tego, no to mi się prawie skończył, kabel. Kable sobie tak 4. Przewód, no przewód mały jest. No ale takie rzeczy małe się tu wrzuci. Takie rzeczy, których nie ma zbyt dużo. Jak chociażby coś takiego, jak coś takiego, dopiero takie rzeczy. No, ja muszę jeszcze zrobić sobie jeszcze raz, jeszcze to demo, muszę coś zrobić. Chociaż nie, czekajcie, może to mogę zrobić tutaj, przez u siebie. Ale za mało tego mam, nie, to nie zrobimy tego, tak? Także jeszcze trzeba na chwilę wrócić tam, że zrobimy sobie w końcu wzmacniacz energii obcych. Tak mówię, dzisiaj czy taki odcinek bardziej biegają, bieganina? No szybciej leć, halo. Come on. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale to mamy zrobione. Automatyczne kablowanie, uniwersalna kratownica to są już niepotrzebne rzeczy. Możemy je wyrzucić z naszej listy. Edytuj listę. Minus, minus. Super. Mamy piękny ekran pusty od jakichś tam irytujących elementów. Ja muszę zrobić jeszcze kolejne 50 tego. A to 53 300. No i cóż, i lecimy. Lecimy jeszcze raz. Rurki oczywiście sobie jeszcze dorzucimy tam później do naszego, prawda, międzywymiarowego storage'a. Już nie będę tego pomijał wam. Po prostu sobie wszyscy wspólnie siądziemy na chwilkę. Aż trzymam przycisk spacja, żeby nam wytworzyć fluktuatory demo. Nie mam jeszcze producenta, więc nie mogę tego automatyzować w żaden sposób. To musi po prostu tak działać. A produkcja tego automatyczna byłaby bardzo łatwa, bo przewód to jest easy i rura to też jest easy. Także to nie jest bardzo, to nie jest w ogóle skomplikowana rzecz. Natomiast po prostu problem jest taki, że my nie mamy producenta jeszcze. Ale to się zmieni wkrótce, wiecie. To się wkrótce zmieni. Nie wiem, ile tam tego mi wzięło, ale damy tak na razie. Tu już od razu dołożymy do kolejki beton. No i co? No i wracamy znowu. Wracamy sobie i stawiamy sobie ten wzmacniacz produkcji energii chyba tam, gdzie te, gdzie generatory od węgla. Bo to tutaj blisko jest. Nie trzeba daleko chodzić, jakbyśmy chcieli odzyskać sobie summer slopy. Zobaczymy przede wszystkim, jak to działa. Bo nie potrzebuję tego jako tak, żeby to się stało, tak na razie i tak to pewnie rozbiorę później, bo lepiej na razie mieć tyle summer stopów więcej do przyspieszania produkcji, niż żeby wzmacniać produkcję energii. Bo ponownie dosyć dużo mam energii, więc nie ma to... Oho. To sobie tego nie postawimy. Chyba, że obok. Da się to postawić, tylko tutaj się to postawi. O, cyk. Raz, dwa i trzy.
Oj, energia. Wzmacniasz energię. Oj, oj, to jest jeszcze większe niż sądziłem. O. Ja to trzeba osobne miejsce gdzieś tutaj postawić. Bo widzę, że jest średnio. Z tym miejscem obecnym. To co? Tu to stawiamy. 5 na 5. No to już powinno wystarczyć, co? Pokaż mi to. Energia. Wzmacniasz energii. Super, mamy to. Jej. Wygląda całkiem ładnie. Ale te dźwięki wydaje z siebie. Okej. Obecnie nie generuje żadnej energii. Czy jak podłączymy to do niczego, to będzie 500 MW, nie? Tak. 550 nawet, a nie, bo 500 to jest z tego, a 50 jeszcze wzmocnienia. Okej. Samo to generuje 500 MW. Możemy zobaczyć, jak wygląda nasza produkcja obecnie. 3600 sztywne. Szczerze, chyba chciałbym to jednak w całkowicie osobnym połączeniu, żeby to było. Ło! Moc stała 500. Wzmocnienie wodu 10%, 410. Z 3600 na 4500. Ładnie. Ładnie, podoba mi się to i my byśmy chcieli sobie zrobić może miniatureczkę tego. Jako dzisiejszą miniaturkę. Na kominie sobie może stanę. Nie wiem, czy w ogóle będzie coś widać przez to, że tu na kominie jest dym jednak. No nie będzie zbytnio widać nic. Szkoda. A tu już widać moje ręce. Także bardziej coś w tą stronę. O, tak. Tak nawet. Jeśli odcinek wam się podobał, widzowie, dajcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, idziemy się w następnych, no i cześć.